Chodźmy więc ty i ja przed siebie. Ten wieczór rozciągnięty bezwładnie na niebie, jak pacjent pod eterem na stole. Chodźmy przez te uliczki na wpół wyludnione, zapewniające mrukliwą osłonę bezsennym nocom w hotelach, gdzie płaci się od godziny, i knajpach, gdzie pod nogą skorupy ostrych trociny. Uliczki, co się ciągną jak nudna dysputa, w której adwersarz udaje, że słucha, po to, by cię przygwoździć, gdy zapyta o... Nie pytaj, o co zapyta. Chodźmy, przed nami wizyta. Udało mi się. Będę żyła. Miałaś dobry plan, przyznaję. Byłeś moim przekleństwem i koszmarem, ale jedną rzecz ci zawdzięczam. Stając się z dnia na dzień Johnem Silverhandem, słyszałam dźwięk pękających barier. Teraz już nic mnie nie ogranicza. I co? Zdecydowałaś już, co z nami będzie? Na razie chcę pogadać z Alt. Gdzie ona jest? Jeszcze się nie zorientowałaś? O co chodzi? Alt już nas rozdzieliła. Gdy tylko podłączyłaś się do Mikoshi, wysmażyła cię Soulkillerem. Twoja dziewczyna nie bierze jeńców. Nie jestem jego dziewczyną. Szkoda, bo Johnny potrzebował kogoś takiego jak ty. Mocne słowa. Jak na konstrukt w więzieniu Arasaki. Zaraz. Jestem teraz engramem? Tak samo jak ja. No. Czekam na dalsze dowcipy o konstruktach. Czekaj, chcę dokładnie wiedzieć, co się stało. Użyłam Soulkillera, ale wywołałam analgezję, więc nie poczułaś bólu. Rozdzieliłam was i stworzyłam twój engram. Z engramu nie dało się wyeliminować wszystkich zmian powstałych przez nadpisywanie Johnego, ale stopień integralności jest wysoki. Jesteś w stanie przenieść konstrukt do mózgu V. Jak na czystą tablicę. Nadal zamierzacie zniszczyć Mikoshi. Trzeba położyć temu kres. Co z wszystkimi uwięzionymi? Zabiorę ich ze sobą. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Wchłoniesz ich i staną się częścią twojego kodu. To najlepsze, co może ich spotkać. Czyli to już naprawdę koniec. Dotrzymałaś swoje obietnice. Nie wzięłam pod uwagę tylko jednego. Alt? Zapomniałam, że ciało też jest czynnikiem. Rekonfiguracja DNA przez relik zaszła bardzo daleko. Do tego doszły inwazyjne leki, neurony zaatakowane przez system immunologiczny. Nie potrafię tego opisać w zrozumiały dla ciebie sposób. Skopiuję cię i wkrótce potem umrzesz. Nic już tego nie zmieni. Niemożliwe. Umawialiśmy się na coś innego. Zostało ci pół roku życia. Może trochę więcej. Nie. Musi być jakaś alternatywa. W twoim ciele już zawsze będziesz intruzem. Nie, to moje ciało. Biochip zmienił je bezpowrotnie. Teraz należy ono do Johnego. Alt, daj nam chwilę. Muszę pogadać z V. Nie mogę uwierzyć, że wszystko poszło na marne. Mam już dość wszystkiego. Na ciebie najbardziej. To świetnie, bo nadal trzymamy się planu. Alt zaraz zabiera mnie ze sobą, a ty dostajesz ciało. Gdzie cię zabiera? Za Blackwall. Stanę się częścią niej, cokolwiek to znaczy. Jak tam jest? Za Blackwallem? Ona, jeśli nie oszaleje, to nikt mi tam nie będzie zawracał dupy. Nie możesz pozostać konstruktem, dopóki nie znajdziemy innego rozwiązania. Inne rozwiązanie zawsze będzie wymagało dogadania się z Arasaką. Lepiej umrzeć, niż stać się cieniem cyfrowych zaświatów. Wolna od ograniczeń ciała. Z dala od spraw ludzi. Spoglądasz na wszystko z zupełnie innej perspektywy. Jeszcze niedawno krwawiłam.
czułam na twarzy bryzy od oceanu. Zostałyby mi tylko blaknące z czasem wspomnienia. Ty już nie pamiętasz, jak to jest. Więc wróć do życia. Chociażby na pół roku. Wydawało mi się, że nie warto kurczowo trzymać się życia. Nie za każdą cenę. Bo nie warto. Mylisz się. Cyfrowe światło z zabakłola daje przynajmniej nadzieję. Obojętne, czy to płomienie piekła, niebiańska światłość, jedynie sposób, w jaki Engram interpretuje kod. Zawsze to jakaś obietnica przetrwania. Wiemy, jak stać się czystą informacją, ale nadal głęboko w nas tkwi zwierzę. Trudno zagłuszyć jego instynkt. Ten instynkt jest częścią natury ludzkiej, ale być człowiekiem to znaczy umieć się mu sprzeciwić. Naprawdę nie ma innej możliwości. Tak jak powiedziałam, Johnny może zostać w twoim ciele, a ciebie zabiorę ze sobą. Miałam na myśli... sama nie. Szczęśliwe zakończenie dla wszystkich. Nie. Nie w tym mieście. Nie dla takich jak my. Przynajmniej masz wybór. Dużo przeszłaś, żeby zdobyć sobie prawo do niego. Most wiedzie głębiej w cyberprzestrzeń. Gdy przez niego przejdziesz, na zawsze stracisz kontakt z ciałem. Droga powrotna do ciała wiedzie dołem, przez studnię. Alt, co zrobiłabyś na moim miejscu? Powinnaś odejść razem ze mną. Co by mnie tam spotkało? Stałabym się kimś takim jak ty? Ja byłam netranerką. Wiedziałam, jak przetrwać. Nie wiem, co będzie z tobą. Przestrzeń za Blackwallem jest pełna niebezpieczeństw. Jednak lepiej zostać wymazanym jako wolny duch, niż umrzeć w konającym ciele. Spełni się twój koszmar. Obojętnie, co cię czeka, przestaniesz być tym, kim jesteś. A ty? Ja wykonałem pierwszy krok dawno temu, gdy stałem się konstruktem. Będzie mi łatwiej. Pamiętasz, jak powiedziałam ci, że chciałabym, żebyś dostał ciało? Ja nie potrafię zrezygnować z życia. Przykro mi. Do końca.